Our body is made of cells. Nasze ciało zbudowane jest z komórek. Brain is not just brain. Mózg to nie tylko mózg. It is a collection of the different brain cells. Ale stanowi zbiór komórek mózgowych. Your skin is not just skin. Wasza skóra to też nie tylko skóra. It is skin cells. Ale składa się z komórek skóry. Your liver is just not liver. Podobnie jest w przypadku wątroby. It is liver cells. Składa się ona z komórek wątroby. The cells are controlled by the genes. A komórki są kontrolowane przez geny. Inside of your cell, wewnątrz waszej komórki, we have a nucleus. Znajduje się jądro komórkowe. The nucleus determines the character and the function of the cells. To od jądra zależy to, jakie będą funkcje, jaki będzie charakter miała dana komórka. What's in the nucleus? A co znajduje się w jądrze komórkowym? Inside the nucleus, wewnątrz jądra, we have genes. Mamy gen. And these genes are made of DNAs. A te geny zbudowane są z DNA. And this DNA is very interesting thing. I to DNA jest czymś bardzo interesującym. We already learned about something about DNA, something about genes. Już dowiedzieliśmy się trochę na temat genów i DNA. This gene respond to what? Ten gen reaguje na co? Love. To love. Na miłość. When there's love comes in, gene goes, yes. Kiedy miłość dotyka tego gena, on wtedy mówi tak. Do you remember that when mother rats have a baby rat? Pamiętacie te samice szczurów, które miały młode? Mother rats keep on licking baby rats. Gdy lizały one te młode? That activates which gene? To uaktywniało jaki gen? The gene which produces growth hormone. Gen, który wytwarzał hormon wzrostu. So baby rats who were licked are actually higher level of the growth hormone. I te młode, które były lizane, miały wyższy poziom hormonu wzrostu. And therefore they grow much better. I dlatego o wiele lepiej rozwijały się, wzrastały. And healthier. I były zdrowsze. Gene definitely respond to the love. Gen niewątpliwie reaguje na miłość. What is love? Czym jest w takim razie miłość? The gene respond to love. Że ten gen reaguje na miłość. Love is beautiful. Miłość jest czymś pięknym. Love is good. Jest dobra. And love is truthful. I jest pełna prawdy. So it is goodness. Tak więc to dobroć, beauty, piękno and truth. I prawda. That's the three is essence of the love. To trzy zasadnicze elementy. Therefore our gene will respond to all to those three different elements. I dlatego gen reaguje na wszystkie te trzy elementy. Gene will respond to the goodness. Będzie reagował na dobroć. Gene will respond to the beauty. Na piękno. You remember? Pamiętacie? Gene respond to the beauty. Pamiętacie, w jaki sposób gen reaguje na piękno? When I went to Yosemite. Kiedy udałem się do parku Yosemite. The beauty of the waterfall. I obserwowałem piękno wodospadu. Well, what gene activated? Co uaktywniło ten gen? Endorphin genes were activated. Ten gen endorfiny był aktywny. I was very happy to be there. Byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem tam być. Even after the 7 hours of driving. Pomimo, że podróżowałem aż 7 godzin. I felt, yes, this is worth it. Czułem się wspaniale i powiedziałem tak, my warto było tam gene przyjechać. Was activated by beauty. Mój gen endorfiny był uaktywniony przez piękno. Our gene is very interesting. Nasz gen jest czymś bardzo interesującym. When I was in medical school, gdy studiowałem, I learned that we all learned that the gene is already determined. And once you have a bad gene, you will have a bad gene forever. Dowiedzieliśmy się wtedy, że jeśli raz pojawi się w naszym organizmie jakiś zły, zepsuty gen, to na zawsze już takim on pozostaje. Or if you have a good gene from your parents, albo jeśli dziedziczycie jakieś dobre geny po rodzicach, you will have a good gene forever. To na zawsze już będziecie mieli je w takim stanie. Gene is fixed, and that's what how we learned. Stan gena jest już jakby utrwalony i tego się dowiedzieliśmy. But recently scientists found out that's not true. Ale ostatnio naukowcy odkryli, że to wcale nie jest zgodne z prawdą. Gene can change very fast. Geny mogą się zmieniać i to bardzo szybko. See? That was a misunderstanding. Tak więc kiedyś popełniono błąd pod tym względem. Even though you have wrong, bad genes, nawet jeśli dziedziczycie jakieś złe, zepsute geny, it can go back to normal. To one mogą stać się normalne. And even though you have a good gene you're born with, i odwrotnie, nawet jeśli macie prawidłowe geny, then that gene can become very bad gene. To one mogą zostać uszkodzone. When I was in medical school, gdy byłem na studiach medycznych, we never were taught that the cancer is due to the gene change. Nigdy nie mówiono nam, że choroby nowotworowe mają związek ze zmianą w strukturze genów. When you're born with a healthy gene, gdy rodzicie się ze zdrowym genem,
you don't have a breast cancer. Wtedy nie będziecie chorować na raka piersi. Why people have a breast cancer? A wiecie dlaczego kobiety zapadają na raka piersi? Because certain genes in the breast cells are changed. Dlatego, że pewne geny w komórkach piersi ulegają zmianie. Gene was beautiful like this. Gen wygląda tak pięknie, jak tu widzimy, came to gene, ale coś zbliża się do tego gena and gene become like this. I gen zostaje uszkodzony w ten sposób. Become abnormal gene. Staje się nienormalnym genem. Now you like to ask me, right? A teraz pewnie chcielibyście mnie zapytać. Dr. Sangni, can this broken abnormal gene become normal? Doktorze Lee, czy ten nienormalny i złamany gen mógłby znów stać się normalnym, zdrowym genem? Yes. Tak. Isn't that beautiful? Czy to nie piękne? And I'll tell you how this become normal. I wyjaśnię wam dlaczego i w jaki sposób on może stać się znów normalnym genem. Our gene requires some kind of influence, stimulation coming from outside. Nasze geny potrzebują jakiejś stymulacji, która nadchodzi z zewnątrz. Our gene cannot just simply move. Nasze geny nie mogą tak same od siebie poruszać się i uaktywnić się. Our gene must receive the energy coming from outside. Nasze geny muszą otrzymać energię, która będzie pochodzić z zewnątrz. So it can be activated. Tak, aby mogły być uaktywnione. We need power. Potrzebujemy mocy. We need energy. Energii. Therefore love is energy. I dlatego miłość jest energią. Love is wonderful energy to activate our genes. Miłość jest cudowną energią, która potrafi uaktywniać nasze geny. God's love. Boża miłość is energy. Jest energią. God's love. Boża miłość can activate. Jest w stanie uaktywnić genes. Gen. Let me show you an example. Pozwólcie, że coś wam pokażę. Here we have two rats. Tutaj mamy dwa szczury. And here you can see this is babies. A to są młode. This mother rat just had a baby. Ta samica niedawno urodziła te młode. And this rat too had a baby. I ten szczur również ma młode. But all the babies is embraced by mother at this picture here. Te młode są jakby bardzo blisko tej matki, samicy. But this mother does not know what to do. Ale ta z kolei nie wie, co ma robić z tymi młodymi. Why? Dlaczego? This mother does not take care of the babies. Ta samica nie troszczy się w ogóle o swoje młode. You know why this is happening? Wiecie dlaczego tak się stało? Down here there's explanation. Tutaj mamy wyjaśnienie. There's a mouse lacking an imprinted gene called MEST. M-E-S-T. Ta samica nie posiada już pewnego gena o takiej skróconej nazwie MEST. So this mother rat is lacking. Ta samica nie posiada MEST gene. Nie posiada tego genu. What is MEST gene? A co to jest ten gen MEST? MEST gene is maternal instinct gene. Jest to gen odpowiedzialny za instynkt macierzyński. When animal become mother. Kiedy zwierzę staje się samicą. They naturally know. Wtedy w sposób naturalny how to zauważa, take care of their babies. Wie w jaki sposób ma troszczyć się o młode. Lately scientists found out, ostatnio naukowcy odkryli something we call instinct, coś co nazywamy instynktem, is something already programmed in our gene. Że ten instynkt jest już jakby wcześniej zaprogramowany w genach. See? When scientists remove this gene, i gdy naukowcy usuną ten gen, then they cannot perform, wtedy nie są w stanie maternal instinct love. Nie są w stanie zauważyć, że ta samica będzie posiadała coś w rodzaju instynktu macierzyńskiego. Isn't that interesting? Czy to nie ciekawe? So we thought maternal instinct was, my myśleliśmy, że ten instynkt macierzyński something intentional. To było coś intuicyjnego. Something you really want to do, your will. Coś, co rzeczywiście chcecie, co spontanicznie z was wypływa. But that's not true. Ale to nieprawda. If scientists remove that gene, bo gdy naukowcy usuwają ten gen, you have no will. To wtedy nie pojawia się coś takiego. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? No intention. Nie ma już takich intencji. Our gene is becoming very, very interesting. Tak więc te geny są czymś okay. Niezwykle interesującym. So now you know what instinct means. Teraz już chyba wiecie, co oznacza instynkt. Let me show you another fascinating picture. Jeszcze jedno bardzo interesujące zdjęcie wam pokażę. This is a fruit fly. To jest mucha, owocówka zdaje się. We used to think, kiedyś myśleliśmy, that the gene only controls the colors of hair, że geny, które kontrolują kolor naszych włosów, how tall you can be, czy geny, które kontrolują wasz wzrost, outside sort of physical characteristic. I te geny, które są odpowiedzialne za to, jak będziecie wyglądać zewnętrznie. But scientists found out, ale naukowcy odkryli, gene is controlling the behavior too. Że geny również są odpowiedzialne za zachowanie. So as you just saw with the rat,
I tak jak widzieliśmy to na przykładzie szczurów. See, maternal instinct is a special kind of instinctive behavior. Instynkt macierzyński jest takim szczególnym instynktem zachowawczym. This behavior is controlled by this maternal instinct gene. To zachowanie się jest kontrolowane przez ten gen. Now this time they studied with the fruit flies. Tym razem prowadzono badania na muchach owocówkach. This is very interesting. To jest naprawdę bardzo ciekawe. What they found was, odkryli oni, when male meets female, gdy samiec potrzebuje samicy, when this male has intention to mate with this female, gdy ten samiec chce kopulować z tą samicą, they just don't do it just like that. To nie pojawia się to tak nagle. We thought just the fruit flies, just the male and female. My myśleliśmy, że ten samiec i samica they met coincidentally, po prostu przypadkowo spotykają się ze sobą it, you know. I wtedy to robią po prostu. That was not the case. Ale to tak wcale nie jest. They have to go through this elaborate different steps. Muszą przejść różnego rodzaju etapy. There's a lot of young people here. Jest tutaj sporo młodych ludzi. And I think this is something to learn from the fruit fly. I myślę, że oni też mogliby się czegoś nauczyć od tych much owocówek. This fruit fly, this male, to jest samiec, must approach female, zbliża się do tej samicy, from one side, z jednej strony, not any side, nie z jakiejkolwiek so strony. So according to the picture, which side of female this male is approaching? Według tego zdjęcia, z której strony on zbliża się do samicy? From the right side. Right side, yes. Z prawej strony. It tak. Has to be right side. To musi być dobra strona, prawa strona. The boys listen carefully. Chłopcy, słuchajcie teraz uważnie. Do you know what right side means? Wiecie, co to znaczy prawidłowa strona? Our human brain has two different sides. Nasz mózg ma dwie półkule. Left side, left brain and right brain. Lewa półkula mózgowa i prawa półkula. This is divided. One są podzielone. And left and right brain functions differently. I lewa i prawa półkula mózgowa różnią się pod względem funkcjonowania. Left brain is very factual. Lewa półkula mózgowa opiera się na faktach. Left brain analyzes it. Analizuje dużo. Left brain counts. Liczy. Numbers. Liczby. Left brain debate. Lewa półkula mózgowa debatuje. On the other hand, ale z drugiej strony, right brain does not know how to analyze it. Prawa półkula mózgowa nie wie, jak analizować. But right brain feel it. Ale prawa półkula odczuwa. Beautiful. O, jakie to piękne. So right brain does not know how to count. Tak więc prawa półkula nie wie, jak liczyć. Right brain does not know how to debate. Prawy mózg nie wie, jak debatować. That's why, to dlatego, when you have a stroke on the left brain, jeśli macie wylew, udar lewej półkuli it mózgowej, is disastrous. To wtedy to ma bardzo tragiczny because wpływ. The left brain, sometimes you have a language center is destroyed dlatego, by the że stroke. Centrum mowy znajduje się w lewej półkuli i może być uszkodzone. Then this patient is paralyzed, i ta osoba jest sparaliżowana, at same time cannot speak. A w tym samym czasie nie jest w stanie mówić. So whenever he's trying to speak, he sounds like a... I kiedykolwiek mówi, to wygląda to w ten sposób. But he has all the feeling completely in. Ale odczuwa wszystko tak jak wcześniej. Because the feeling is felt by right brain. Dlatego, że uczucia znajdują się po prawej stronie mózgu. So that's why, you know, that the stroke patient just because they cannot speak. To dlatego osoby, które są po udarze, tylko dlatego, że nie są w stanie mówić. Don't treat as if they are dumb. Nie mogą być traktowane jak nienormalne. They can feel. Oni zawsze wszystko odczuwają tak jak normalne, everything. Zdrowe osoby. Yeah. When male approaches female, tak więc kiedy ten samiec zbliża się do samicy, and also remember, i pamiętajcie również, it has to be 45 degree angle. Że to musi być 45 stopni. See? Nie może być inaczej. So you never approach woman directly. Tak więc nigdy nie podchodźcie do kobiety bezpośrednio. 45. 45 stopni musi być. And then, ja nie jestem kobietą. You never ask them how much do they weigh. I nigdy nie mówcie, ile, nie pytajcie, ile one muszą czekać. You never ask them how old they are. Nigdy nie pytajcie, ile mają lat. This is all left brain, right? To wszystko jest takie lewomózgowe. Instead, you have to say something right brain. Ale zamiast tego musicie użyć czegoś prawomózgowego. Oh, how beautiful you. O, jak ty ślicznie wyglądasz. This is how this male fruit fly is already imprinted in the gene to do this. I w przypadku tej muchy owocówki coś takiego zakodowane jest już w genach. Do you think father fruit fly gathers all the sons? Czy myślicie, że ojciec mucha owocówka
Tak sobie po prostu posiada wszystkie młode. And he does the mating seminars for their sons. Myślicie, że oni te muchy uczestniczą w wykładach na temat zdrowia? No, they don't have classes, they don't have nie seminars. Mają, nie posiadają czegoś takiego jak they wykłady. Don't have lectures, but even though they never learn. Ale nawet pomimo tego, że nigdy nie dowiadują się niczego na ten temat, instinctively, to instynktownie they do this. Robią coś takiego. This is not the fruit fly's will. To nie jest związane z wolą tej muchy. It's not the fly's intention. Ona nie ma nawet takich intencji. Whose intention is this? Czyje to są intencje? Creator's intention. Intencje Stwórcy. When God created fruit flies, Bóg stworzył muchę. He already wrote the program. On już stworzył dla niej odpowiedni program, this way. Aby ona zachowywała się w ten Now, sposób. Look, something more interesting. A teraz zwróć uwagę na coś jeszcze bardziej ciekawego. Guess how females are imprinted to behave. Zgadnijcie, w jaki sposób zaprogramowane są samice. When male approaches like this, gdy samiec zbliża się do samicy and w ten this sposób, female knows, to wtedy ona wie, this boy is interested in, że ten chłopak jest zainteresowany. Do you know how female behaves? Wiecie, jak ona się zachowuje? Instinctively, instynktownie. They are programmed to ignore. Są zaprogramowane tak, aby go ignorować. So they keep on moving up. Więc po prostu porusza się do góry, dalej. Pretending she didn't notice. Udaje, że nie zauważyła niczego. Boys should never give up, you know. Ale chłopaki nigdy nie dają za wygraną. So boy says, excuse me. Więc chłopak mówi, przepraszam. Just touch a little, excuse me. Dotyka ją lekko, mówi, przepraszam. Then female stops. Wtedy dziewczyna się zatrzymuje. The moment female stops, i w tym czasie, gdy się zatrzymuje, this male has to move the position, ten samiec wtedy przybiera odpowiednią pozycję. This time rectangular angle, i pod tym kątem się znajduje. This was 45 degree angle. Wcześniej było 45 stopni. In rectangular angle, then a male has to sing the serenade. I wtedy, w tym samym czasie, ten samiec musi zacząć śpiewać serenadę. And female will stop and listen to you. A wtedy ta samica zatrzymuje się i zaczyna słuchać. But when male sings serenade, ale kiedy ten samiec zaczyna śpiewać serenadę, this male must use right wing vibration. Wtedy ta samica musi użyć prawe skrzydło i if male uses left wing, jeśli używa lewego skrzydła, female fly away. Wtedy ta samica odlatuje. It has to be right wing. To musi być prawe skrzydło. And scientists found out, i naukowcy odkryli, how fast this male vibrate wings makes jak, different sound. Jak szybko ten samiec porusza swoim skrzydłem i jakie wydaje dźwięki w ten sposób. If the vibration is too low, jeśli te wibracje są zbyt niskie, it's gonna sound, i brzmią w ten sposób, it's not romantic enough, to znaczy, right? Że to nie jest romantyczna miłość. If vibration is too fast, a jeśli są szybkie, then it's gonna sound like a, i brzmią w ten sposób, no good. So it has to be just right vibration. Tak więc to muszą być odpowiednie wibracje. 7 to 16 vibrations per second. 7 do 16 wibracji na sekundę. Then it sounds like this. I wtedy to brzmi w ten sposób. Okay, good. Then female begin to cooperate. Samica zaczyna współpracować. And then this step. A kolejny krok. And this is final step. A to już jest końcowy etap. Scientists found out. A więc naukowcy odkryli. All these elaborate behavioral instinctive steps. Że te wszystkie etapy związane z instynktem. Are programmed. Są zaprogramowane. In the gene. W genach. And scientists lately found out. I ostatnio naukowcy odkryli. The gene called mating gene. Geny zwane genami kopulowania. When scientists removed that mating gene, i gdy naukowcy usunęli ten gen, then this male cannot perform this. Wtedy ten samiec nie był w stanie kopulować. You don't have to learn something. Musicie się czegoś nauczyć. God already programmed in you what to do, what is necessary. Już zaprogramował w was to, co jest konieczne. This is fascinating. To jest fascynujące. We have a very important instinctive behaviors. Posiadamy bardzo ważne instynktowne zachowania. Like a sucking mother's nipples. Tak jak na przykład ssanie piersi matki. It's a baby's instinct. To jest instynkt niemowlęcia. Baby never learned that. Przecież niemowlę nigdy się czegoś takiego nie uczyło. But it is God already put the gene in it. Ale to Bóg zaprogramował gen and w ten baby sposób. Has that instinctive behavior to survive. I to niemowlę posiada taki instynkt zachowawczy, przeżycia. Let's go back to this ground squirrel again. Wróćmy ponownie do tej wiewiórki.
I said 5 days ago. Mówiłem, jak 5 dni temu ta wiewiórka met this snake. Zetknęła się z wężem. And she ran away. I ona uciekła. But today. Ale dzisiaj. She is not running away. Ona już nie ucieka. By the way, I'm keep on saying she. Ale ona nawet wyzywa tego węża. Why? Dlaczego? This kind of phenomena does not happen to the male. Taki fenomen nie przydarza się samcom. Now you have a hint. Teraz musicie mieć jakąś wskazówkę. Why this kind of thing happens? Dlaczego dochodzi do czegoś takiego? Now when this ground squirrel was bitten by this venomous snake. Gdy ta wiewiórka została ukąszona przez tego jadowitego węża. Normally they are instantly killed. W normalnych warunkach zawsze była natychmiast zabijana. But today. Ale dzisiaj. This ground squirrel is not dying. Ta wiewiórka nie umiera. Normally they are very afraid. Normalnie zawsze te wiewiórki bardzo bały się takiej today, sytuacji, ale teraz. This ground squirrel is wiewiórka atakuje nawet tego węża. And now snake decided to run away. A sam wąż decyduje się na ucieczkę. Why? Dlaczego? Number one. Po pierwsze. Let me ask you the first question. Odpowiedź na pierwsze pytanie. You know, when once this ground squirrel is bitten by this snake. Gdy ta wiewiórka zostaje ukąszona przez tego węża. The poisonous venom is already inside the squirrel's body. To trucizna, która znajduje się w jadzie, już przechodzi do ciała wiewiórki. Why squirrel is not dying? Dlaczego więc ona nie ginie? Well, it's easy question. To jest łatwe pytanie. She didn't want to die. Genes were changed. Genes are changed. Geny zostały zmienione, nie chciała po prostu zginąć. Okay, there's two answers. Dwie odpowiedzi są wspaniałe. One answer was, jedna odpowiedź. She needed to survive. Potrzebowała przeżycia, chciała żyć. There was intense need to survive. Takie silne pragnienie, aby nadal żyć. Second answer was, a druga odpowiedź. Gene changed. Zmiana w strukturze genów. How? Jak? This ground squirrel. Ta wiewiórka has gene change indeed. Faktycznie w jej organizmie doszło do zmiany w strukturze genów. She had a new gene. Posiadła nowe geny. To produce some special substance which she never produced before. Aby wytworzyć szczególną substancję, której wcześniej nie była w stanie wyprodukować. The special substance is to neutralize the snake's venom. Ta specjalna substancja miała za zadanie zneutralizować truciznę węża. So when venom got into her body, i kiedy jad dostał się do jej organizmu, she is already producing. Ona już zaczynała wytwarzać anti-venom. Ten związek, który miał za zadanie odtruwać ją. And this new substance is produced by new gene. I ta nowa substancja została wyprodukowana przez nowy gen. Is neutralizing. I ona zneutralizowała this poisonous venom. Truciznę znajdującą się w jadzie. That's why she is not dying. I dlatego nie ginie. Why? Dlaczego? What makes that she has intense need to survive? Co spowodowało, że ona miała tak wielkie pragnienie, aby przeżyć? Well, I told you it never happened to the males. Mówiłem, że wcześniej, że nigdy nie dzieje się tak w przypadku samców. 2 days ago. 2 dni temu. She became mother. Miała młode. Does squirrel know how to change their gene? Czy wiewiórki wiedzą, w jaki sposób zmieniać swoje geny? I told you from the beginning. Już na początku mówiłem wam o tym. For the gene to change, aby gen mógł się zmienić, it requires outside energy to come in. Potrzebna jest energia z zewnątrz. Something came in from outside of the squirrel. Z zewnątrz dotarło do tego gena to change i spowodowało zmianę the squirrel's gene. Tych genów komórki. Because this squirrel became mother. I z tego powodu, że ona miała młode. Nobody knew. Nikt o tym nie wiedział. Who knows this squirrel had babies 2 days ago? Kto wiedział o tym, że 2 dni temu przyszły na świat młode. Bóg, tylko Bóg o tym wiedział. So when this mother had a baby 2 days ago. Tak więc gdy ta samica miała młode 2 dni temu. And God sends energy. Bóg posłał wtedy energię. God sends his love. Posłał swoją miłość. To change ground squirrel's gene. Aby zmienić geny w organizmie tej wiewiórki. Why? Dlaczego? Is this only for the squirrel? Czy to było tylko dla tej wiewiórki? Of course, this is good for the squirrel. Oczywiście, ona miała z tego wielką korzyść. But how about for the snakes? Ale co z tym wężem? Is it good for the snakes czy to or bad for the snake? Czy to było dobre czy złe dla tego węża? Bad? Złe? Dobre. Dobre?
It is good for the to było too. Dobre również dla węża. You know why? Wiecie dlaczego? If this does not happen, gdyby to nie miało miejsca, if mother squirrel is being killed, gdyby ta samica wiewiórki była zabita, what happened to the babies? Co by się stało z młodymi? Yeah, babies gonna die. Młode też zginęłyby. And there are not gonna be any more squirrels. I nie byłoby więcej już wiewiórek. So the squirrels going to be extinct? Wtedy te wiewiórki wyginęłyby. And the snake gonna be extinct. Ale węże też wyginęłyby z tego powodu. It is good for the snakes tak więc to too, było know? Również dobre dla węży. Is it only good for the squirrel and the snakes? Więc to było dobre i dla wiewiórki, i dla węża. Who else benefit from this? Kto korzysta jeszcze z tego? We human beings? My ludzie. If they all die, if a ground squirrel extinct, gdyby wyginęły te wiewiórki, snake extinct, gdyby węże wyginęły, then the whole ecosystem will be destroyed. Wtedy cały ekosystem wyginąłby, byłby zniszczony. Then who is going to be in danger? I wtedy kto byłby w niebezpieczeństwie? My ludzie. That's why we're trying to protect our environment, right? To dlatego my staramy się chronić nasze środowisko, it's good for us. Bo to jest dobre dla nas. So we can survive. Tak abyśmy mogli przeżyć. This phenomena is good for the squirrel. Ten fenomen jest czymś dobrym dla wiewiórki. Good for the snake. Dla węża. Good for the human being. Dla ludzi. And good for the i dla God. Dla Boga. God wants to all of us to have a life. Bóg chce, abyśmy wszyscy mieli życie. It is God's will. To jest jego wola. It is God's will. To jest wola Boża. Here we can have a very important point. Ale teraz musimy zastanowić się nad czymś bardzo ważnym. God is controlling this ecosystem. Bóg kontroluje ten ekosystem. God is maintaining life. Bóg zachowuje życie. You can see that. Możecie to obserwować. God is also controlling populations. Bóg sprawuje kontrolę nad zaludnieniem. If all those flies mate whenever they want to. Kontroluje ilość much, bo gdyby te muchy robiły to, co chciałyby, this whole world will be filled up with the flies. To wtedy cały świat byłby pełen much. So God is tightly, carefully controlling. Tak więc Bóg bardzo ostrożnie sprawuje kontrolę nad tym wszystkim. If you understand this, jeśli to rozumiecie, you can understand the ten plagues in Egypt. To będziecie mogli zrozumieć również zagadnienia związane z plagami egipskimi. Many of you misunderstand God. Wielu z nas niewłaściwie rozumie Boga. Pharaoh refused to send the Israelites out of Egypt. Faraon nie chciał zgodzić się, aby Izraelici mogli opuścić Egipt. So God is mad at the Pharaoh. Tak więc myślimy, że Bóg zdenerwował się na Faraona. So God is giving i Bóg posłał wtedy muchy. If that's your concept of plagues, jeśli tak rozumiecie kwestię plag, then you must be afraid of God. To musicie też bać się Boga. And can you see the new aspect of plague now? Czy możecie widzieć teraz ten nowy aspekt plag? Why Egyptians had the plagues of the flies? Dlaczego do Egiptu dotarła ta plaga much? Why Egyptians had what? The water of the River Nile become like blood. Dlaczego woda zamieniła się w krew? See, to be able to maintain the ecosystem in the river water. Aby zachować ekosystem w wodzie rzeki. God has to control all these microorganisms' growth. Bóg musiał kontrolować również wzrost ilości tych mikroorganizmów. If microorganism, they divide and produce, reproduce, jeśli te mikroorganizmy powielałyby się i rozmnażały tak w nieskończoność, then this river going to be full of microorganisms. To wtedy ta rzeka pełna byłaby tych mikroorganizmów. Going to be dead water. I była, stałaby się taką martwą all rzeką. The oxygen will be completely consumed by these, all microorganisms. Cały tlen zostałby zużyty przez te mikroorganizmy. And that water will be unusable. I ta woda byłaby niezdatna do użytku. So what is the meaning of the plague? Tak więc jakie jest znaczenie tych plag? You know what? God is simply showing Pharaoh. Bóg po prostu pokazywał Faraonowi, even though you did not believe me, Pharaoh, że nawet jeśli we mnie nie wierzysz, Faraonie, even though you never trusted the God of Israel, pomimo tego, że ty nie zamierzasz ufać izraelskiemu Bogu, I have been taking care of your river. To ja troszczę się o twoją rzekę. I want to show you that. Chcę ci pokazać. So in case I withdraw my protection from River Nile. To dlatego cofnąłem moją ochronę z rzeki Nil. Your river water become like this. I dlatego ta rzeka stała się rzeką zawierającą krew. God is trying to show. Bóg chciał pokazać. He was giving unconditional love to Pharaoh and all Egypt.
że obdarzał swoją bezinteresowną miłością cały Egipt i Faraona. Because he is the creator. Dlatego, że on był stwórcą. So God wants the Pharaoh to know. I chciał, aby Faraon wiedział, God of Israel, że Bóg Izraela is the creator. Jest stwórcą. It is not a punishment. To nie chodziło o karę. So God removed his hand. Tak więc Bóg cofnął swoją rękę. Flies. I pojawiło się mnóstwo much. God removed his hand. Bóg cofnął swoją dłoń. Frogs. I żab pojawiło się pełno. God is a source of light. Bóg jest źródłem życia because i światła. Because we have God. Ponieważ mamy Boga. The sun shines. Słońce może świecić. There's light. Mamy światło. When God removes his hand, ale gdyby Bóg cofnął swoją dłoń, darkness. Otaczałaby nas ciemność. God wants Pharaoh to know. Bóg chciał, aby Faraon zrozumiał, he is protecting them że to all the Bóg time. Chronił ich przez cały czas. Even though Pharaoh does not worship God of Israel. Pomimo tego, że on nie czcił Boga. So God wants them to know. Bóg chciał, aby oni wiedzieli. I love Egyptians. Ja kocham Egipcjan. I love you, Pharaoh. Kocham Ciebie, Faraonie. I want you to know, chcę, żebyś to wiedział. Please worship me. Proszę, oddaj mi cześć. I am God of Israel. Jestem Bogiem Izraela. I love you too. Ale Ciebie też kocham. So would you like to send the Israelites go? Czy zechciałbyś puścić Izraelitów? Well, Pharaoh refused. Ale Faraon nie chciał się zgodzić. Did God harden Pharaoh's heart? Czy to Bóg zatwardził serce Faraona? You know, that's what Bible says. To Biblia tak mówi. But you know what Ellen White says? Ale wiecie, co mówi Ellen White? I absolutely agree with Ellen White. Ja całkowicie zgadzam się z nią. Ellen White specifically says. Ona mówi. God did not harden Pharaoh. Bóg nie zatwardził serca Faraona. If you're interested in to see, to read that. Jeśli jesteście zainteresowani, aby przeczytać ten fragment, open up. To otwórzcie Biblię. Testimony to the churches. Otwórzcie, przepraszam, jedną z książek Ellen White. To świadectwa dla zborów. Page 119. Tom 5 i strona 19. If you want to see right away after the lecture, jeśli chcecie to zobaczyć zaraz po wykładzie, to mogę pokazać ten fragment na komputerze. Ellen White is a wonderful prophet. Ellen White jest wspaniałym prorokiem. She knew. Ona wie. God's will. Ona wie, jaka jest wola Boża. When God needs something. Gdy Bóg czegoś potrzebuje, God will change genes. To zmienia wtedy geny. Okay? It's not the squirrel's need. To nie wynikało z potrzeb wiewiórki. It's not the snake's need. Podobnie w przypadku węża. After all these changes are God's need. Ale te wszystkie zmiany wynikały z tego, że Bóg tego chciał. Wouldn't it be wonderful? Czy to nie byłoby wspaniałe? That your need and God's need go along together. Gdyby wasze potrzeby i Boże potrzeby były zjednoczone. What you want to eat and what God wants you to eat could be one at same will. Tak, aby panowała zgoda pomiędzy tym, co Bóg chce, byście jedli, i tym, co wy chcecie jeść. And this is truly the true meaning of atonement. I to jest prawdziwe znaczenie pojednania. God and us become one. Bóg i my jesteśmy jedno. We have same intentions. Mamy te same intencje. Let me tell you something very interesting story. Pozwólcie, że opowiem wam bardzo ciekawą historię. I graduated my medical school in 1967. Skończyłem studia medyczne w 1967 roku. In 1960s in Korea. W latach 60. w Korei był kryzys ekonomiczny, kraj był bardzo biedny. We never seen the cases of diabetes. Nigdy nie zdarzały się przypadki cukrzycy, obesity, nadwagi, nic takiego. And at the same time we never seen any kind of cases of depression. Ale w tym samym czasie nie było przypadków depresji. So I was a senior in medical school and then I was put in the department of psychiatry. I przeniesiono mnie na wydział psychiatryczny. We're supposed to study for 1 month psychiatry. Gdzie musieliśmy studiować zagadnienia związane z psychiatrią przez jeden miesiąc. When I went to psychiatry department, i gdy udałem się na ten wydział, for the first time in my life, to po raz pierwszy w moim życiu I saw a depressed woman. Zobaczyłem kobietę, która znajdowała very się pod wpływem depressed. Depresji. Miała bardzo silną depresję. Depression means, depresja oznacza, she has no endorphins. Że taka osoba nie posiada w ogóle endorfiny. And she has no serotonins. I nie posiadała w ogóle serotoniny. See, endorphin make you happy. Endorfina sprawia, że jesteście szczęśliwi. And serotonin make you peaceful. A serotonina sprawia, że jesteście spokojni. And then there is another thing called dopamine. Jest jeszcze dopamina.
And this dopamine is making you very romantic. A dopamina powoduje, że stajecie się bardzo romantyczni. So if you have a lot of endorphin and serotonin and dopamine. Więc jeśli macie dużo endorfiny, serotoniny i dopaminy, and then you're very happy. To wtedy jesteście bardzo szczęśliwi. But all those three things are produced by the genes. Ale wszystkie te trzy związki są wytwarzane przez geny. Okay, this orange gene is endorphin gene. Pomarańczowy gen to gen endorfiny. Green gene is zielony gen serotonin to gen serotoniny. And this yellow gene is dopamine. A ten żółty gen to gen wytwarzający dopaminę. When all these genes are active. I wszystkie te geny są uaktywnione. If I draw your blood. Jeśli pobrałbym próbkę waszej krwi, I can detect lots of serotonin, endorphin and dopamine. I mógłbym sprawdzić, ile macie serotoniny, endorfiny i dopaminy. But when you're depressed. Ale gdy znajdujecie się pod wpływem depresji, no serotonin. Nie ma serotoniny. If there's no serotonin, you're afraid. A jeśli nie ma serotoniny, zaczynacie się bać. You're always negative. I ciągle jesteście ustosunkowani negatywnie do życia. You're not happy. Nie jesteście szczęśliwi. Somebody's telling you some funny story. I gdy ktoś opowiada wam jakiś kawał, and you listen, i wysłuchacie, you cannot laugh. I nie możecie się śmiać. Why? Because you don't produce any dlatego, endorphins. Że nie macie endorfiny. Your husband kisses you. Wasz mąż was całuje. You cannot become romantic. Nie możecie stać się kimś romantycznym. This is all controlled by the genes. To wszystko jest kontrolowane przez geny. But at that time, in 1967, ale w tamtym czasie, w 1967 roku, we didn't know anything about the genes. Niczego nie wiedzieliśmy na temat genów. And doctors and my professors are giving medications. I moi profesorzy cały czas faszerowali lekami. It wasn't working. Ale to nie działało. The reason why this woman became a depressed was this. Ta kobieta znajdowała się pod wpływem depresji. Long time ago in Korea. Dlatego, że dawno temu w Korei. I don't know about in Poland. Nie wiem, jak to jest w Polsce. The mother-in-law. Ale teściowa. Controls marriage. Kontroluje małżeństwo. I can hear strange laughing here. Słyszę jakiś dziwny śmiech. It's the same. Oh, I see. Okay. Rozumiem, w Polsce jest tak samo. There is a relationship between mother-in-law and the daughter-in-law was tak very, very interesting. Chodzi o stosunki teściowej z żoną. Są one bardzo interesujące. When two women loves one man, jeśli dwie kobiety kochają jednego mężczyznę, things become very rough. To wtedy wszystko może się skomplikować. But always mother-in-law had power. Ale teściowa zawsze ma moc. Long time ago in Korea there was one thing very bad was. Kiedyś w Korei zaobserwowałem coś bardzo złego. In Korean society you have to produce a son. W koreańskim społeczeństwie musicie mieć syna. Everybody says you have a daughter. Niedobrze jest, jeśli macie córkę. They comfort you. Oh, I'm so sorry. You have wtedy sąsiedzi przychodzą, tak mi przykro. When you're boy. Ale kiedy macie chłopca? Yeah! Tak, brawo. And this woman only produced two girls. Ale ta kobieta urodziła tylko dwie córki. The mother-in-law had power. A teściowa miała moc. Today is different, obviously. Ale dzisiaj już jest trochę inaczej. Mother-in-law had power to kick that the wtedy daughter out. Teściowa mogła nawet wykopać z domu tą żonę. Have a new woman in syna. And produce sons. Tak, aby przyszła nowa kobieta i mogła urodzić synów. That was the case with this woman. To właśnie o to chodziło w przypadku tej kobiety. And her husband. I ta kobieta i jej mąż agreed with his mother. Zgodzili się ze swoją matką. So she was angry. Ona była bardzo rozzłoszczona. And she hated the mother-in-law. Kobieta nienawidziła swojej teściowej. She worried about two daughters. Martwiła się o te swoje dwie córki. And she called her home. I dzwoniła do niej, wzywała ją. Mother said, ale matka powiedziała, you are now member of that family. Ty teraz jesteś dla mnie niczym. You don't belong to us. Ty już do nas nie należysz. Where she can go? Gdzie ona ma pójść? Została wyrzucona. The Satan takes her. Szatan sprawował teraz kontrolę into nad nią. The darkness. Zabrał ją w ciemność. Anger. Złość. Hatred. Nienawiść. Worry. Zamartwianie się. Fear. Strach. Resentment. Nienawiść.
all totally opposite to the love. Wszystko to było czymś przeciwnym do miłości. Love which activate gene. Miłość, która powinna była uaktywniać ten all gen. Those wonderful power is taken away from her. Cała ta cudowna moc została od niej zabrana. All her genes are completely. Wszystkie geny teraz były bierne. Inactivated. Nieaktywne. No endorphins. Żadnej endorfiny. No dopamines. Żadnej dopaminy. No serotonin. Ani serotoniny. That's why even though doctors are giving medication, it's not working. Nawet pomimo tego, że lekarz przepisywał jej różne leki, one nie działały. She wanted to kill herself. Ona chciała się zabić. Actually, does she want to kill herself or Satan wants? Ale czy tak naprawdę to ona chciała się zabić, czy to szatan tego chciał? It's a satanic will, you know. To było związane z wolą szatana. God's will. To nie była Boża wola. Want her to live. Bóg chciał, aby ona żyła. Even though she may lose all the family. Nawet jeśli ona odeszłaby God z rodziny, wants you to live. To Bóg chciał, żeby ona żyła. Because God has something else to give you. Dlatego, że Bóg miał dla niej coś, co chciałby jej dać. But this woman did not believe in God. Ale ta kobieta nie wierzyła w Boga. And she was thinking all Satan wants her to think. I ona cały czas myślała tak, jak szatan chciałaby myślała. All the genes completely inactivated. Wszystkie geny były nieaktywne. And medication is not working. A leki nie działały. She's not eating. Ona nie jadła. She's not sleeping. Nie spała. If you leave her alone, jeśli zostawicie taką osobę she samą, dies for sure. Ona by zmarła. You know, one morning we're making rounds. Ale któregoś dnia rano my psychiatric professor was very worried. Mój profesor bardzo był zmartwiony. You know, he said, wiecie, co powiedział? I think we must give her electric shock treatment. Myślę, że musimy zastosować wstrząsy elektromagnetyczne. And I never heard of something like that. A ja nigdy nie słyszałem o czymś takim. So we students were shocked too. Pozostali studenci również byli w szoku. Electric shock. Elektryczny szok. Wstrząs? Oh, electric shock. What are they going to do? Co to znaczy? So soon the big man came to this woman. I wtedy pewien taki rosły mężczyzna przyszedł she do tej kobiety. She was resisting. Ona nie opierała się. They took her into the room. I zabrano ją do odpowiedniego pokoju. That's a electric shock room. Tam, gdzie przeprowadzano tego typu zabiegi. They put her on the table. Położono ją na stole. They tied her arms związano jej ręce. And they put electrode on both sides of her. I przyłożono elektrody do skroni. And they pushed back. I naciśnięto guzik. Powerful electricity went in to the brain. Prąd elektryczny dotarł do jej mózgu. And she went, i ona zaczęła drgać. And she lost her consciousness. I wtedy straciła przytomność. She fell in sleep. I zasnęła. 5 hours passed. Minęło 5 godzin. It was done in the morning. To było rano. About 3 o'clock in the afternoon she woke up. Około 3 godziny po południu obudziła się. You know what she says? I wiecie, co powiedziała? I'm hungry. Jestem głodna. She refused food. A wcześniej nie chciała jeść. You know why you feel hungry? Wiecie, dlaczego czujecie się głodni? There is a hunger hormone. Jest taki hormon, który jest z tym związany. We call it the NPY. To jest hormon MPY. MPY was produced. Ten hormon MPY zaczął then działać. You feel hungry. I wtedy odczuwała głód. So, they gave her some food. I przyniesiono jej trochę żywności. And she looks a little happier. I teraz wyglądała na taką bardziej ożywioną. After she ate, i gdy zjadła, and then she came to me. Podeszła do mnie. And she said, i ona powiedziała, you wanna play ping-pong with me? Czy chciałby pan ze mną pograć w ping-ponga? I was shocked. Ja byłem w szoku. What did electricity do? Co ta elektryczność z nią zrobiła? To her brain. W przypadku jej mózgu, and she is so changed. Że tak bardzo się zmieniła. And I said, wait. I powiedziałem, proszę zaczekać. I must ask my professor first. Muszę najpierw zapytać mojego profesora. So I went into my professor's tak więc szybko room. Poszedłem do mojego profesora. Professor, profesorze, she ate. Ona jadła. And she wants to play ping-pong with me. I chce ze mną grać w ping-ponga. What did electricity do to the brain? Co ta elektryczność uczyniła w jej mózgu? My professor looked at me sadly. A mój profesor popatrzył ze smutkiem na mnie. We don't know. My nie wiemy. Of course we didn't. Oczywiście, że nie wiemy. Because at that time we didn't know what the gene was. Dlatego, że w tamtym czasie nikt nic nie wiedział na temat genów. We didn't know anything about endorphin. Niczego nie wiedzieliśmy na temat endorfiny. We didn't know what serotonin was. Nie wiedzieliśmy, czym jest serotonina. This is all newly found. To wszystko jest związane ze współczesnymi odkryciami. At that time in 1960s we didn't know anything. W tamtych 60-tych latach niczego nie wiedzieliśmy. You know what my professor says? I wiecie, co mój profesor powiedział? It just works. To po prostu działa.
Anyway, I was so amazed. Ale ja byłem tak zdumiony. At that point, I decided to become psychiatrist. Że zdecydowałem wtedy, że muszę zostać psychiatrą. And I'm going to buy that machine. I kupię sobie taką maszynę. I'm going to travel all over the world. I będę jeździł and po całym everyone. Świecie zap, i będę zap. Porażał wszystkich prądem. And everyone will be happy. I wszyscy będą szczęśliwi. Wow, this is powerful. To było dopiero coś. I was going to be an internist. Chciałem być też internistą. But at that point I changed my mind. Ale wtedy zmieniłem zdanie. I am going to be a psychiatrist. Ja będę psychiatrą. And zap. I będę wszystkich prądem traktował. This is fun. To jest dopiero the zabawa. People changes. Ludzie się zmieniają. Well, about 2 to 3 days she was happy. Ale przez jakieś 2-3 dni była tylko szczęśliwa. Czwartego dnia znowu jej samopoczucie się pogarszało. A tydzień później wszystko wróciło do normy i znów popadła w depresję. Więc oni znów przeprowadzili ten sam zabieg. I znowu była ożywiona. Czy wiecie dlaczego? Dzisiaj już naukowcy wiedzą. Po tym zabiegu poziom serotoniny, endorfiny i dopaminy wzrasta. Dlaczego? Dlatego, że geny są uaktywnione przez ten prąd, który pojawia się w organizmie. You know, we repeated about 4 times. Powtarzaliśmy tę czynność jakieś 4 razy. After the fourth time, i po czwartym razie she was only a little bit better just a couple of days. Stan jej zdrowia tylko minimalnie się poprawił. Fifth time, a za piątym razem she did not respond. Nie widać było żadnego efektu. Few days later, na kilka dni później she died. Niestety zmarła. Then I thought, wtedy pomyślałem, don't want to be a psychiatrist. Nie chcę być psychiatrą. Electricity worked. Elektryczność działa. That's the fact. To fakt. Do you know what the truth is? A wiecie, jaka jest prawda? What can completely recover her depression? Co może sprawić, że taka osoba wróci do zdrowia i uwolni się od depresji? We found out electricity cannot do that. Odkryliśmy już, że elektryczność nie jest w stanie tego dokonać. What can happen to her? Co mogło się z nią stać? So she can be happy again. Tak, aby znów była szczęśliwa. Love, that's right. Miłość, właśnie. If husband changes his mind, gdyby jej mąż zmienił swój stosunek do niej, husband come to her, gdyby jej mąż wrócił do niej and says to her, i powiedział jej, Annie, kochanie, I cannot live without you. Ja nie mogę żyć bez ciebie. I need you. Potrzebuję cię. I love you. Kocham cię. Please forgive me. Proszę, wybacz mi. All her genes wszystkie will be... te geny. Byłyby uaktywnione. Ona wtedy powiedziałaby, kochanie, przytuliłaby go. I depresja zniknęłaby. Wiecie, co ma większą moc niż elektryczność? To jest miłość. Miłość posiada wielką moc. Miłość uaktywnia wszystkie geny. Ale jeśli potraktujecie kogoś prądem, to wtedy ta elektryczność jest zbyt silna i umiera wiele komórek mózgowych. I wtedy zaczynacie tracić pamięć. Ale miłość, ta moc miłości, ta elektryczność miłości nigdy nie sprawia, że tracicie pamięć. Gdy jesteście zakochani, pamiętacie wszystko. Wasza pamięć poprawia się. Wszystkie wasze komórki mózgowe kwitną. Miłość ma taką moc. Miłość jest tą kwitnącą mocą. So that's why. To dlatego. When we have our patients, gdy mamy pacjenta. We have many Adventists. Mamy wielu adwentystów, mamy takich ochotników w naszych różnych ośrodkach. I teach my volunteers about this. I zawsze uczę czegoś takiego tych ochotników. Wasza miłość, especially the love coming from God, a szczególnie ta miłość, która pochodzi od Boga, will heal the patients. Uzdrowi pacjenta. See? And then our volunteers love our patients. I wtedy oni kochają tych pacjentów. Love is good for the gene. Miłość jest dobra dla genów. When I told this story to my patient group, gdy opowiadam tę historię swoim pacjentom, one of my patients sitting right here, jeden z moich pacjentów siedział gdzieś w tym miejscu. Right in front of my eyes. Zaraz przede mną. You know, he was crying after my lecture. On płakał podczas tego wykładu. As soon as I finished my lecture, i jak tylko skończyłem wykład, he came to me. Podszedł do mnie. And he said, Dr. Lee, i powiedział, doktorze Lee, you know, let me tell you this story. Proszę pozwolić mi opowiedzieć taką historię. You know, the cloning.
Wiecie, w jaki sposób przeprowadzać klonowanie? Dowiedzieliście się na temat tego zabiegu, o którym mówiłem? Cloning also involves electric shock. W przypadku klonowania również potrzebny jest taki wstrząs elektryczny. How? W jaki sposób? If you wanna clone Seng Li, jeśli chcecie klona Seng Li, you can take any cell from my body. To musicie wziąć sobie komórkę z mojego ciała, jakąkolwiek komórkę. It could be skin cell. To może być nawet komórka skóry. Okay, I wanna simplify for the time ja upraszczam to teraz. And scientists can put this one single skin cell. I wtedy naukowcy tę jedną pojedynczą komórkę skóry into very healthy woman's uterus. Mogą umieścić w macicy bardzo zdrowej kobiety. 9 months later. I 9 miesięcy później. Seng Li has to come out. I pojawia się drugi Seng Li. But it didn't. Ale on się nie pojawi. Let me ask you one thing. Pozwólcie, że powiem wam jeszcze coś. Does my skin cell have all my genes in it? Czy moje komórki skóry zawierają wszystkie geny? Okay, let me ask you this question again. Pozwólcie, że jeszcze was o coś Does zapytam. My skin cell has my brain gene in it? Czy w komórce skóry znajdują się geny odpowiedzialne za to, co ma miejsce w mózgu? Tak czy nie? Yes. Tak. Yes. Tak. Posiadają wszystkie geny mózgowe. All of your body cells have all the same genes. Wszystkie komórki w waszym ciele, jakakolwiek to jest komórka, posiadają wszystkie geny. Scientists found out. Naukowcy odkryli. We human being have about 36,000 genes. Naukowcy odkryli, że my posiadamy około 46 tysięcy genów. Brain gene, kidney gene, all geny the genes. Geny mózgowe i inne różnego rodzaju geny. Every single cell. Każda pojedyncza komórka. Any cells in your body. Jakakolwiek komórka w waszym ciele. Has the same genes. Posiada dokładnie te same all geny. 36,000 genes. Wszystkie 46 tysięcy genów. So my brain cell has a skin gene. Tak więc w mojej komórce mózgowej znajdują się geny skóry. So what is my skin gene doing in my brain cell? A po co gen skóry znajduje się w komórce mózgowej? Co on tam robi? Śpi. Only brain gene is active. Tylko gen mózgowy jest uaktywniony. In my skin cell? A w mojej skórze? W komórce skóry? There is my brain gene in tam my również skin znajduje się gen mózgu. What is brain gene doing in A my co on skin robi cell? W skórze teraz? Śpi. Only skin gene is active. Tylko gen skóry jest aktywny. You got the point, right? Rozumiecie to? So all our body cells are basically same cells. Tak więc wszystkie komórki w naszym ciele, mówiąc ogólnie, są tymi samymi komórkami. Why? Dlaczego? We started from one single cell. Nasza egzystencja rozpoczęła się od jednej pojedynczej komórki. I will be 60 next year. 60 lat będę miał w następnym roku. Right now I just become 59. A teraz mam 59. 59 years ago. 59 lat temu. One night. Pewnej nocy, pewnego my wieczoru. My mother and father did something. Moja matka i ojciec zrobili coś. So in my mother's womb. Tak więc w łonie mojej matki. My mother's egg and my father's sperm met. Jajeczko mojej matki i sperma ojca spotkały się ze sobą. Okay, you know that story very well. Pewnie dobrze znacie tę historię. So my mother contributed her gene. Tak więc moja matka przekazała swoje geny. My father contributed his gene. A ojciec swoje. And they made one single cell. I z tego powstała jedna komórka. That one single cell divide. I ta jedna komórka zaczęła się dzielić. And become many different cells. I z tej jednej komórki powstało wiele so różnych komórek. All of you are from one single cell. Tak więc wy wszyscy pochodzicie od jednej komórki. It's the same cell. To ta sama komórka. But God assigned which cell to become which cell. Przepraszam, ale już wcześniej Bóg zaprogramował, jaka komórka ma być w przyszłości daną komórką. By clicking. Przez klikanie, See? Przez naciskanie pewnych przycisków. All different kind of program. Mam tutaj różnego rodzaju programy. And if I click, jeśli nacisnę, this picture comes up, right? Wtedy pojawia się taki obraz. So God is gonna click. Okay, brain gene. I Bóg click. Też podobnie klika na jakiś przycisk. When God clicked, there's a little spark. I kiedy robi coś takiego, it is just like an electric shock. Wtedy pojawia się błysk and gene wakes up. I budzi się gen. So if God sparks, i gdy Bóg czyni coś takiego, gdy on pobudza gen mózgu, to wtedy ten gen funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować w mózgu. Czy rozumiecie to? But you know what? In Oxford University, ale na Uniwersytecie Oksfordzkim they are trying to do the cloning. Próbują przeprowadzić klonowanie. But, 9 months later,
Ale jakieś kilka miesięcy temu they did not have a baby. Nie byli w stanie sklonować człowieka tak, aby mogli otrzymać dziecko. All they had was wszystko, co mieli, baby size bunch of skin cells. To osiągnęli tylko wielkości dziecka komórki skóry. You know what that means? Wiecie, co to znaczy? No genes woke up. Że żadne inne geny się nie obudziły. If all the genes woke up, gdyby wszystkie zostały uaktywnione, there must be sengli, baby sengli. Wtedy może udałoby im się powielić sengli. But finally in Scotland, ale w końcu w Szkocji they were successful. Osiągnęli pewien sukces. They produced the dolly. Wytworzyli coś w rodzaju lalki. O, przepraszam, owca, doli, przepraszam bardzo. Do you know how they do that? Wiecie, w jaki sposób osiągnięto to? They woke up all the sleeping genes. Udało im się obudzić wszystkie te śpiące geny. Guess how they did it? Zgadnijcie, w jaki sposób udało im się to osiągnąć. They put the cell with all the sleeping genes, they put it into electric shock. Wszystkie te geny śpiące poddali wpływowi szoku elektrycznego. Zap! Wstrząsnęli tymi genami. You know the spark? Taki pojawił się taki błysk, iskra. Iskra? Okay. So scientists gave electric iskra. Tak więc naukowcy oddziaływali tą elektryczną iskrą. Then all the genes woke up. I wtedy te geny się obudziły. And that's how they got the dollies. I w ten sposób pojawiła się dolly. Gene needs outside power. Geny potrzebują energii, mocy z zewnątrz. Now it is interesting. A teraz chciałbym powiedzieć wam coś bardzo interesującego. Now it is interesting. Now come back to this patient. Teraz wróćmy do tego pacjenta. After listening these two stories, po wysłuchaniu tych dwóch historii about this depressed woman, o tej kobiecie chorej na depresję and this cloning story, i na temat tego klonowania, this man was crying. Ten mężczyzna płakał. And he came to me. Podszedł do mnie. Thank you. I powiedział dziękuję. He was shaking me so much. On tak bardzo mocno uściskał mi rękę. And you know what he said? I wiecie, co powiedział? I'm a newborn person today. Jestem nowonarodzoną osobą dzisiaj. I said how? Powiedziałem, jak to się stało? I have been atheist all my life. Przez całe moje życie byłem ateistą. Yes. Tak. Today, Dr. Lee. Dzisiaj, doktorze Lee. You didn't say anything about God. Pan nie powiedział niczego o Bogu. But I'm sure there is a God. Ale ja mam pewność, że on istnieje. Now I believe in God. Teraz ja wierzę w Boga. Do you know why? Czy wiecie dlaczego? I wish you know why. Chciałbym, żebyście to wiedzieli. Like he is. Tak jak on to wiedział. But I pretended I did not know. Ale ja udawałem, że nie wiem. All my lecture is designed, you know. Cały wykład polegał That's na tym, aby przekonać otherwise ludzi o tym, I wouldn't give lecture. Że istnieje Bóg, bo inaczej nie prowadziłbym That's takich my wykładów. Only purpose. To był mój jedyny cel. I'm not interested in explaining how cloning is, you know. Ja nie chcę tak naprawdę wyjaśnić, na czym polega klonowanie. But he got to my point. Ale on zrozumiał, o co mi chodziło. He said, on powiedział, Dr. Lee, doktorze Lee, the thought came to me. Pojawiła się myśl w mojej głowie. Why? Dlaczego? In the cloning we need artificial electrical shock. Dlaczego w przypadku klonowania potrzebny jest ten impuls elektryczny? In normal pregnancy, w przypadku normalnej ciąży. All the genes are sleeping anyway, right? Wszystkie przecież geny i tak śpią. All the genes need to wake up? Wszystkie geny muszą się obudzić. Have you had all electric shock when you have a baby? Czy tobie, gdy byłaś w ciąży, ktoś wykonywał taki zabieg? Raise your hand. Podnieście ręce, no. Jeśli tak było. Nie. Who woke up your baby's gene? Kto obudził wasze geny w przypadku waszych niemowląt? Love is more powerful. Miłość posiada wielką moc. Than electricity. Ma większą moc niż elektryczność. You know what that patient says? I wiecie, co ten pacjent powiedział? Now I realize. Teraz już rozumiem. We human being is not just having baby just as it is. My ludzie nie jesteśmy tylko takimi every single cell, istotami, jak myśleliśmy. Every single genes. Każda pojedyncza komórka, każdy gen. Dr. Lee, you said love. Wake up genes. Doktorze Lee, pan powiedział, że to miłość budzi so geny. I must accept the fact, więc ja muszę ten fakt zaakceptować. There is God. Muszę przyjąć, że istnieje And God Bóg. Is sending his love power, i że to on posyła swoją moc miłości. Whether you're Egyptians, bez względu na to, czy to jest Egipcjanin, czy jesteście Babilończykami, whether you're a squirrel, czy jesteście wiewiórką, whether you're a snake, czy wężem. God gives life. Bóg jest dawcą życia. I'm so thankful, jestem tak wdzięczny, that I know God exists. Że wiem, dowiedziałem się, iż Bóg he istnieje. Was crying. I on płakał. Then he said something else to me. Wtedy powiedział jeszcze coś. Dr. Lee, doktorze Lee, you gave me new hope. Pan dał mi nową nadzieję.
Today I found God exists. Dzisiaj zrozumiałem, że istnieje Bóg. Therefore I have new hope. Dlatego mam nową nadzieję. God who wakes up any genes. Bóg budzi wszystkie geny. He is existing. On istnieje. Therefore I have hope. Dlatego ja mam nadzieję. What is it? Co to znaczy? You know, he said, I'm a diabetic. Więc powiedział, ja jestem chory na cukrzycę. How long? Jak długo? He said, 10 years. 10 lat. And what happened to you? Co się stało? You know, he said, my diabetes is different from regular diabetes. Moja cukrzyca różni się od takiej zwykłej cukrzycy. His diabetes is a very unusual one. Jego cukrzyca była bardzo niezwykła. 10 years ago, 10 lat temu, he had an automobile accident. Uczestniczył w wypadku samochodowym. The car came and hit from behind. Samochód uderzył go z tyłu. Right here. Tutaj, w to miejsce. And it fractured his ribs. I zostało złamane jego żebro. And the sharp edge of his rib were puncturing his pancreas. Trzustka została mocno uszkodzona. He's bleeding internally. Krwawiła. And the doctors had to remove 75% of my pancreas out. I lekarz musiał usunąć 75% trzustki. This is pancreas. To jest trzustka. And this head part of pancreas produces insulin. I ta zdrowa część trzustki wytwarza insulinę. This portion does not produce insulin. A ta część nie wytwarza insuliny. But his pancreas, about 3/4 of pancreas was taken out. Ale w jego przypadku aż 3/4 trzustki było usunięte. Only this portion of pancreas is tylko left. Ta trzustka pozostała, która nie powinna wytwarzać That's insuliny. Why doctors told him, i to dlatego lekarze powiedzieli mu, I'm so sorry, bardzo nam przykro, that you cannot produce insulin anymore. Pan nigdy nie będzie w stanie wytwarzać insuliny. You have to be on insulin until your death. Musi pan do końca życia przyjmować insulinę. And he believed that. I on uwierzył w to. Why? Why dlaczego? Did he believe that? Dlaczego uwierzył? You know why? Wiecie dlaczego? It is a scientific fact. Dlatego, że to był naukowy fakt. I said fact. Powiedziałem fakt. Is it the truth? Ale czy to była prawda? You know what he said? Wiecie, co on powiedział? I believed in fact. Ja wierzę w fakt. Now today I found the truth. Ale dzisiaj odkryłem prawdę. I said, what kind of truth you found? Powiedziałem, jaką prawdę pan odkrył? He said, there is God now. On powiedział, ja wiem teraz, że jest Bóg. God who wake up every single sleeping gene. Bóg, który jest w stanie obudzić każdy śpiący gen. And God can also wake up by sleeping insulin producing genes in here. Może obudzić też te śpiące geny w tej pozostałej części trzustki. This may not be scientific fact. To może nie być naukowym faktem. But isn't this truth? Ale to jest prawda. Praise God. Chwała Bogu. God inspired him. Bóg natchnął go. He was enlightened. On był ożywiony teraz. Yes. Powiedział tak. I can stop insulin someday. Ja mogę odstawić któregoś dnia insulinę. And he said, i powiedział, Dr. Lee, doktorze Lee, in normal pregnancy, w normalnych warunkach ciążowych, God wakes up every gene, Bóg przecież budzi wszystkie geny, including insulin genes. Włącznie z genami wytwarzającymi insulinę. Right. I powiedziałem, to prawda. He said, so on powiedział, God can tak więc Bóg może też uaktywnić i te geny. Moje śpiące geny wytwarzające, które mogłyby wytwarzać insulinę. And I said, praise God. Więc powiedziałem, chwała Panu. We hugged each other. Objęliśmy się. We danced. I tańczyliśmy. Yes, God can. Tak, Bóg potrafi to. And we hold him together. I wtedy trzymaliśmy się za ręce. And I prayed for him. I modliłem się za Niego. Oh, loving God. O nasz drogi, kochający please Ojcze. Wake him up. Proszę, obudź te geny. The sleeping insulin gene. Obudź ten śpiący gen insuliny. So let him give you the glory. Tak, abyśmy mogli oddać Tobie chwałę. Let him know that you are the creator. Daj, aby ten człowiek wiedział, że Ty jesteś Stwórcą. Oh, he said, amen. Wtedy on powiedział, amen. You know what he said? I wiecie, co powiedział? Dr. Lee, doktorze Lee. I said, amen for the first time in my life. Pierwszy raz powiedziałem amen w całym swoim życiu. You know what I told him? Wiecie, co mu powiedziałem? You'll experience many things first time in your life. Jeszcze wiele razy doświadczysz czegoś po raz pierwszy. That's what I did. To powiedziałem. After I came to know God, i po tym, jak poznałem Boga, I experienced many wonderful things. Doświadczyłem wielu cudownych rzeczy. For the first time in my life. I to po raz pierwszy w moim życiu. He says, wonderful. On powiedział, cudowne, chwała Bogu. He became spirit-filled Christian. I był takim napełnionym duchem chrześcijaninem. Then right after that, i zaraz po tym I asked him jokingly this question. I zapytałem go, żartując, o coś takiego. In cloning, w przypadku klonowania, why do you think electric shock?
Dlaczego, myślisz, stosuje się te impulsy elektryczne? Why electric shock is needed? Dlaczego potrzebny jest ten impuls elektryczny? Why artificial shock? Dlaczego coś takiego sztucznego jak ten impuls? You know what his answer was? Wiecie, jak on odpowiedział? Dr. Lee, doktorze Lee. God is not interested in. Dlatego, że Bóg nie jest zainteresowany tym. I said, praise God. A ja powiedziałem, chwała Panu. And he became very happy. I wtedy był bardzo szczęśliwy. And he, up until that time, do tej pory nie chciał pić wody. He did not want to do the exercise, nie chciał ćwiczyć. He did not want to have a healthy diet. On nie chciał odżywiać się prawidłowo. And he hated the program. I czuł wstręt do całego tego programu. But after he realized, ale po tym, gdy uświadomił sobie, there is God, że jest Bóg, God can heal him, że Bóg może go uzdrowić, he was happy to on był taki szczęśliwy, jadł wszystko, co było zdrowe. No more coffee. I w ogóle przestał pić kawę. No more smoking. Nie palił już papierosów. I am going to follow this program. Ja będę teraz postępował zgodnie z tym programem. And he was happy. I on był szczęśliwy. And he was eager to learn the Bible. I był gorliwy w poznawaniu Biblii. And you know what? I wiecie, co się stało? Tydzień później. He and I and the other patients were walking. Razem z innymi pacjentami z nim spacerowaliśmy. In our program, w naszym programie we walk twice a day. Maszerowaliśmy, spacerowaliśmy dwa razy dziennie. In the morning we walk about rano half an hour. Około pół godziny. Then in the afternoon we walk 1 hour. I po południu około godzinę. This kind of weather is just perfect for that kind of place. Taka pogoda jest doskonała dla spacerów. Wonderful place. Cudowne miejsce. Yesterday I've been thinking, wczoraj myślałem, what about having some new start program here? Ja chyba będę musiał przedstawić wam program Nowy Start. Wonderful walking trails. Tak, abyście aby zachęcić was do spacerowania. So we are walking together. Tak, abyśmy mogli chodzić razem. Suddenly, i gdy tak szliśmy sobie razem z tymi pacjentami, nagle he said, oh, on powiedział, and I saw him sweating. I zauważyłem, że się poci. Shaking. I trząsł się. Oh, I feel dizzy, Dr. Lee. Czuję zawroty głowy. You know what I noticed? I wiecie, co zauważyłem? I was so happy to see that. I byłem tak szczęśliwy, że mogłem to zauważyć. I said, powiedziałem, this is hypoglycemia. To jest objaw hipoglikemii, niedoboru cukru. Do you know why I'm so happy? Wiecie, dlaczego byłem tak szczęśliwy? For the time being, I guess many of you don't know, right? Myślę, że nie wszyscy z was mogą wiedzieć. And this patient did not understand either. I ten pacjent też tego nie rozumiał. So he looked at me. Więc popatrzył na mnie. Doctor, how come you're so happy? Dlaczego ja teraz już nie jestem szczęśliwy? I'm suffering. Ja cierpię teraz. You know what I told him? Wiecie, co mu powiedziałem? Your sleeping insulin gene is waking up. Twój śpiący gen insuliny obudził się. So you're having too much insulin. I dlatego masz teraz za dużo insuliny. That's why too much insulin is lowering your blood sugar too low. A ta za duża ilość insuliny obniżyła za bardzo twój poziom cukru. You know what this means? Wiecie, co to znaczy? God is healing you. Bóg uzdrawia. Amen. Amen. Chwała Panu. Praise God. Chwała Panu. Yes, praise God. Chwała Bogu. You know, he was happy, he was shaking. On drżał, był said, nieszczęśliwy. Are you happy now? Czy teraz jesteś szczęśliwy? On powiedział, tak, jestem szczęśliwy. Gdy się dowiedział o tym oczywiście. At that moment I learned the Bible. I w tamtej chwili zrozumiałem Biblię. Blessed are those who are mourning. Błogosławieni ci, którzy się smucą. Even though you're mourning. Nawet jeśli się smucicie. If you're with God. To jeśli jesteście z Bogiem. If you know there's a God's touch. Jeśli wiecie, że dotknął was Bóg, you are happy. To jesteście szczęśliwi. Christian can happy anytime. Chrześcijanin powinien być zawsze szczęśliwy. Christian can be happier. Chrześcijanin może być szczęśliwszy. When we are in the furnace. Gdy znajdujemy się w piecu, jak ci młodzieńcy. Pamiętacie? The Daniel's three friends. Trzech przyjaciół Daniela. Being in the furnace. Gdy znaleźli się w piecu ognistym. Seven times hotter. Piec był rozgrzany 7 razy bardziej. Yet. Ale. They danced. Oni tańczyli wtedy. This is a Christianity. To jest chrześcijaństwo. This is the power of God. To w tym objawia się moc Boża. Don't you know you are in that kind of God? Czy wy nie wiecie, że wy w takim Bogu się znajdujecie? You are children of God who can make you like that. Wy jesteście dziećmi Bożymi, które powinny mieć taką radość. Expect more. Oczekujcie więcej. Expect more. Oczekujcie więcej. God can give you the power. Bóg może dać wam taką moc. Taką radość. This person expected more. Ten człowiek oczekiwał więcej od Boga. No doctors believe that he can be healed. Żaden lekarz nie wierzył, że on może być no uzdrowiony. Doctors in the world. Żaden lekarz na świecie nie wierzył But he w to. Believed. Ale on w to wierzył. And I believed. I ja też wierzyłem. And God is answering. A Bóg odpowiedział.
God is showing him the truth. Bóg pokazał mu prawdę. And we gave him some orange juices. Daliśmy mu trochę soku pomarańczowego. And he recovered. I on wrócił do zdrowia. And I came back to office. I draw some. I cut down the insulin. Wróciłem wtedy do swojego gabinetu, sprawdziłem jego krew. Only half of the insulin. I potrzebował tylko połowę insuliny, którą przyjmował. About week later, a tydzień później same thing happened. To samo miało miejsce. And I cut all the insulin off. I prawie całą insulinę mogliśmy odstawić. He is completely healed. On teraz jest całkowicie zdrowym człowiekiem. Praise God. Chwała Bogu. This is, we call this miracle. Coś takiego nazywamy cudem. But this is not miracle, really. Ale to tak do końca nie jest. There's no miracle with God. Dlatego, że tutaj nie był taki. Because we don't believe. Nie ma cudów, gdy nie wierzymy w Boga. It looked like a miracle. To wyglądało jak cud. But this is something normal for God, does. Ale dla Boga to jest coś normalnego. Isn't it wonderful God? Czy to nie cudowne, czy nie cudowny jest ten nasz Bóg? So I want you to know. Tak więc chcę, żebyście wiedzieli. There are definite distinctions. Że są różnice between the scientific fact. Pomiędzy naukowym faktem. Scientific fact is a scientific fact. Naukowy fakt, yes. To fakt, to prawda. I want to learn more scientific fact. Ale ja chcę wiedzieć nawet więcej o tych naukowych I'm not faktach. Going to deny scientific facts. Nie chciałbym mówić, że te naukowe fakty są niepotrzebne. If you come to my room, gdybyście znaleźli się w moim gabinecie, I'm still w moim pokoju, reading science papers. To ja cały czas czytam artykuły naukowe. I'm very interested in scientific. Jestem bardzo zainteresowany odkryciami naukowymi, faktami naukowymi. It is important to me. Jest to dla mnie bardzo ważne. But I do not worship scientific. Ale ja nie czczę tych naukowych faktów. I worship God. Ja czczę Boga. Because God has the truth. Dlatego, że to Bóg ma prawdę. So we can be intelligent Christian. Tak więc możemy być takimi inteligentnymi chrześcijanami, takimi racjonalnymi chrześcijanami. We can be beyond knowledge. Możemy wykraczać poza wiedzę. As you learn more knowledge, i gdy zdobędziemy więcej wiedzy, you can be wiser. Wtedy możemy być mądrzejsi. God will open our eyes. I Bóg może otworzyć nasze oczy. So wonderful week is ahead of us. I tak możemy zobaczyć coś cudownego. You will find how wonderful God we have. I wtedy odkryjemy, jak cudownego mamy Boga. Look, God already programmed us. Popatrzcie, już Bóg nas zaprogramował. So even though you have a cancer, tak więc nawet jeśli macie raka, I'll show you. To pokażę wam. God has a program in us. Bóg ma w nas taki program, to heal your cancer. Aby wyleczyć waszego raka. Up until now, we didn't know that. Ale do tej pory nie wiedzieliśmy o tym. We will learn about God. Będziemy uczyć się his o Bogu, wisdom, Jego mądrości and his love. I Jego miłości. Amen. Amen. Let's all stand. Powstańmy. O, dear loving God. O nasz drogi, kochany Ojcze. O, loving Father. O kochający Ojcze. How wonderful you are. Jak cudownym jesteś Bogiem. You are indeed almighty. Ty jesteś faktycznie wszechmogący. You even loved rats. Ty kochasz nawet szczury. You even loved fruit flies. Ty nawet otaczasz opieką muchy. You wanted to control their population. Ty chcesz kontrolować zaludnienie. And so you program them. I ty programujesz je. How to make. W jaki sposób zachować równowagę. Ty jesteś zainteresowany wszystkim. Your love is pervading everywhere. Twoja miłość dociera wszędzie. You are indeed the creator. Ty naprawdę jesteś stwórcą. And you activate our sleeping genes. I ty uaktywniasz nasze śpiące geny. If we have a certain diseases, jeśli mamy jakieś choroby, you have the program to heal us. Ty masz program, so, Father, poprzez który możesz nas uzdrowić. Let us wake up. Tak więc, Ojcze, spraw, abyśmy się obudzili, abyśmy zrozumieli, jak wspaniałego mamy Boga, so we may have peace of mind. Abyśmy mogli posiąść spokój umysłu, so we may have a new hope. Abyśmy mogli mieć nową nadzieję, so we can love you. Abyśmy mogli kochać Ciebie, to have a more dopamines. I posiadać więcej dopaminy. When we are with you, a gdy jesteśmy z Tobą, we're in love. My jesteśmy w miłości, and love, a miłość activate all genes. Uaktywnia wszystkie geny. In Jesus name, w imieniu Jezusa. Amen. Amen.